Każdy z nas robił kiedyś ten pierwszy krok. Na mapie Poznania pojawiła się ciekawa miejscowa dla motocyklistów, czyli Stacja Towarzyska by BMW Motorrad Smorawiński. Ciekawych rzeczy to możecie tu wpaść i przede wszystkim potestować motocykle, bo na was czekają. Halo, halo, nadaje Stacja Towarzyska by BMW Motorrad Smorawiński. Jesteśmy tutaj przy wejściu do Nocnego Targu. Przyświeca nam takie hasło Rookie to Rider. A uśmiecham się dlatego, bo jest z nami i Martyna z Motobandy i Petit. I to z nimi sobie porozmawiamy właśnie o tym, jak zacząć. Frajda i radość i ta przygoda, bo też umówmy się, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, wielu robi to dla jakiejś tam przygody. I frajdy. I frajdy. Ciarki, łzy w oczach i w ogóle uśmiech na twarzy. Mnie zawsze pociągał dźwięk motocykli, potem dopiero wygląd. Jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiłam. Wsiadam na motocykl, wyjeżdżam sobie na 4 godziny, wracam po 4 godzinach szczęśliwa. My chcemy wam pokazywać, że motocykle to jest cała gama motocykli, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy was też trochę zachęcić do tego stylu życia, żebyście go mogli poznać. Mamy konkurs, w którym można kurs na prawo jazdy w szkole jazdy OSK High wygrać, do czego was mocno, mocno zachęcamy. Co trzeba zrobić, żeby taki kurs wygrać? Wbijacie na stację towarzyską, cykacie sobie fotę, wrzucacie ją na swojego Instagrama. Oczywiście musi ten Instagram być publiczny i oznaczacie Instagrama Stacja Towarzyska oraz hashtag Rookie to Rider. Konkurs trwa do 11 lipca, a potem zbierze się grono jurorów, które wyłoni zwycięzcę. Także wbijajcie na stację towarzyską, róbcie foty, wrzucajcie na Instagrama. Każdy z was może zostać motocyklistą.